Już Reich powiedział, że jeśli rozseksualizujemy dzieci, tak, to nie będziemy mieli problemu po prostu z wiarą w Boga i człowiek będzie bardziej plastyczny, bardziej podatny na nasze idee. Znaczy ja nie zakładam w ogóle takiej możliwości, że jesteśmy bezbronni, tak? Jesteśmy odpowiedzialni, każdy z nas jest odpowiedzialny, każdy rodzic jest odpowiedzialny. Niezależnie od tego, jakie zło się dzieje na tym świecie, tak, to nie powinniśmy, przynajmniej jako chrześcijanie choćby, zgodzić się na taką sytuację, w której po prostu się poddajemy. Krzysztof Kuner, EWTN Polska, w studiu Magda Trojanowska z inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Po filmie Sekielskich sprawa wydaje się jasna. Księża to pedofile, Kościół to mafia. Faktycznie ksiądz, który ma prowadzić ludzi do Boga, na który okazuje się pedofilem, to wielkie zło i zgorszenie, ale czy pedofilia to jest tylko problem Kościoła? No więc dokonano oczywiście tutaj pewnego nadużycia. Ten film mimo wszystko sprawia takie wrażenie, jakby była mowa o całym Kościele, tak? Jakby wszyscy księża mieli jakieś problemy z sobą. Czytałam media, na Facebooku choćby jakieś komentarze i bardzo często no, ludzie mówią, że no, zabiorę swoje dzieci z religii, tak, już nie warto posyłać, tak, księża to pedofile i tak dalej. No, powiedzmy sobie, że pedofilia w Kościele to jest najmniejszy obszar, w którym w ogóle rozwija się pedofilia. Statystyki mówią, że 40% pedofili odpowiadają choćby środowiska homoseksualne, prawda? Środowiska LGBT, w których jakby się nie prowadzi takich badań, wręcz przeciwnie, mimo że środowiska te się wypowiadają w sposób całkowicie otwarty, tak? Natomiast na temat no, nie wiem, obniżenia wieku, inicjacji seksualnej w związkach między mężczyznami i młodymi chłopcami, mimo że się mówi, że te środowiska mówią otwarcie o pedofilii, tak, jak gdyby nie prowadzi się badań tutaj, tak, nie prowadzi się badań w innych środowiskach, natomiast jak gdyby, no wiadomo, ten temat jest nośny, tak, dlatego, że lewica po prostu walczy z Kościołem. Już Reich powiedział, że jeśli rozseksualizujemy dzieci, tak, to nie będziemy mieli problemu po prostu z wiarą w Boga i człowiek będzie bardziej plastyczny, bardziej podatny na nasze idee, prawda? Więc jeżeli w tej chwili się sprzedaje pewne idee, jeżeli mamy do czynienia, właśnie żyjemy w czasach, kiedy nowa ideologia zaczyna podbijać ten świat, no to wiadomo, że tutaj te środowiska chrześcijańskie, środowiska katolickie, prawda, Kościół katolicki zwłaszcza, no jest taką, stanowi pewnego rodzaju barierę i przeszkodę i oczywiście tą przeszkodę trzeba pokonać i trzeba zniszczyć i po prostu taką wojnę się prowadzi, tak, i jakby no dobrze by było, żeby jednak była w społeczeństwie większa dociekliwość, tak, dlatego, że dane badania, one też są publikowane, to nie jest jakaś tajemnica na temat pedofilii, tak, i tutaj jak gdyby procentu właśnie księży, jakiegoś nawet nie dochodzącego do 1%, tak, w tym środowisku pedofilnym. No więc taka dociekliwość by się przydała. Generalnie właśnie tak jak mówię, pedofilia w Kościele to jest niecały 1% ogólnych zjawisk rejestrowanych. Wiemy, że Kościół w ogóle tutaj zrobił dosyć solidne badania na ten temat, więc i z tych badań również wychodzi, tak, że ten odsetek jest nieduży w stosunku do właśnie tego obszaru, w którym ta pedofilia funkcjonuje. No, tutaj przodują środowiska psychologiczne, wbrew pozorom, tak, również środowiska pastorów protestanckich, jeśli mówić o tym, tak, o tych poszukiwaniach, gdzie by dalej tego szukać. Również mamy środowiska nauczycielskie, tak, no tutaj reprezentacja nauczycieli na przykład jest znacznie większa niż można by się spodziewać, tak, i mówię, no skupienie się na Kościele ma tutaj tylko jeden wymiar, tak, jest to wymiar no, populistyczny, propagandowy, który ma pomóc lewicy po prostu dokonać pewnych społecznych zmian. Skąd się bierze pedofilia? Skąd ona jest? No mamy w tej chwili rozkwit rewolucji seksualnej, generalnie problemy z pedofilią, no one zawsze były, tak jak był zawsze homoseksualizm. Gdzie się pojawiały te problemy homoseksualne, tam mamy też pedofilię, prawda, mamy Grecję, mamy choćby Platona, prawda, który nam to przywołuje, problem pedofilii. Te zjawiska, one się pojawiały, tak, tylko że rzeczywiście w tej chwili, gdy no możemy powiedzieć, że jeśli te zjawiska funkcjonowały, no to jednak uznać je za pewne demoralizujące, prawda, obszary egzystowania ludzi. To nie było coś dobrego, co ludzie robili, prawda. Zawsze ludzie mordowali, zawsze w społeczeństwach działy się, mówię, no choćby kanibalizm, prawda? Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kanibalizm to była taka dosyć powszechna rzeczywistość. Jeszcze z XIV wieku z Włoszech mamy odnotowywane przypadki kanibalizmu w Europie. W Europie również było to w jakiś sposób znane zjawisko, tak? Więc ludzie popełniali pewne przestępstwa, pewne grzechy, zachowywali się w pewien sposób zawsze, tak? Tylko czy my się chcemy w tych czasach tak zachowywać. No mówię, również w tej chwili w innych kulturach, tak, mamy zwyczaje, których jako cywilizowani ludzie, no nie chcemy kontynuować, nie chcemy, żeby w dalszym ciągu te rzeczy się w tej chwili wydarzały. Więc no pedofilia jest takim samym zjawiskiem, jak generalnie związanym no, z rozwiązłością seksualną. Tak? Jeżeli ktoś wchodzi na tą drogę... Czy pedofilia jest promowana? I czy jest promowana przez oficjalne czynniki? No weźmy no, mamy ten problem. ONZ i weźmy, prawda, Światową Organizację Zdrowia, czyli oficjalną agendę ONZ-u. Co jest w standardach edukacji seksualnej? Ja bym powiedziała tak, że ONZ oczywiście oficjalnie się w tej kwestii nie wypowiada, tak? Nie mówi, no w tej chwili zajmijmy się tą właśnie miękką pedofilią, prawda? Bo miękka pedofilia jest dyskutowana przez środowiska głównie homoseksualne na Zachodzie, tak? No pewne środowiska również psychologiczne. Rzeczywiście one się zajmują tym. One w całej tej koncepcji nowej seksualności jest miejsce na po prostu wczesną inicjację seksualną dziecka, tak, i również jakby nawet w standardach WHO odnajdujemy tą myśl, tak, nawet w kontaktach z osobą dorosłą, prawda, kontakty z osobą dorosłą, one na Zachodzie w tej chwili są dyskutowane. Dla nas to jest jeszcze taki daleki obszar, wydaje nam się, że jesteśmy na poziomie małżeństw gejowskich, ewentualnie tak, adopcji dzieci przez pary gejowskie, natomiast tam rzeczywiście już się dyskutuje dość otwarcie na temat tej wczesnej inicjacji seksualnej dzieci z osobami dorosłymi, tak, i tak zwanej tej właśnie miękkiej pedofilii. Miękkiej pedofilii, czyli wtedy, kiedy dziecko się zgadza, to wtedy jest uzasadnienie do tego, żeby życzliwy dorosły tak się nim zaopiekował. Takie trendy również się pojawiają w pracach naukowych współczesnych psychologów, tak, którzy między innymi związani są właśnie z tymi środowiskami, które promują aktualnie standardy WHO. Więc jest to realne, tak? Ten postulat pedofilny, on jest realny, aczkolwiek wydaje się, że nie możemy jakby koncentrować się tylko na tym, tak? Bo jeśli tutaj już mówimy właśnie o standardach WHO, czy tych organizacji międzynarodowych, to generalnie nie chodzi tylko o pedofilię, tak? Tutaj chodzi o, że tak powiem, całą przebudowę, całą taką stworzenie nowych ideowych podwalin w myśleniu człowieka, tak? To jest coś więcej niż pedofilia, to jest pewien utylitaryzm, który w tej chwili ma wkroczyć, tak, i zwyciężyć właśnie w tej naszej rzeczywistości, tak? Pewne takie standardy etyczne, według których mamy żyć, całkowicie dogłębnie materialistyczne, całkowicie takie egoistyczne. Człowiek ma się skoncentrować właśnie tylko na przyjemności, tak? Tylko na tym, żeby w jakiś sposób właśnie doświadczać życia, tak? Natomiast bez odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność jest tutaj traktowana ubocznie, tak? Więc jakby jest to zupełnie nowa antropologia, nowa wizja człowieka. Ktoś zupełnie nowy. No ona nie jest nowa też, ona jest jak gdyby kolejną odsłoną, tak, pewnego założenia, no, które zostało poczynione no, już w oświeceniu, tak, czyli no, tego czystego materializmu, tak, jeśli odrzucamy Boga, jeśli Boga nie ma, no to musi być to po prostu logiczną konsekwencją, tak, że dochodzimy do takiego punktu wyjścia, że jednostka silniejsza ma prawo żyć, ma prawo doznawać tutaj jakby tych przywilejów, tak, natomiast jednostka słabsza musi się wycofać, musi zniknąć. No w tej wojnie oczywiście dorosły jest również silniejszy w stosunku do dziecka, tak, więc dziecko też jest, to musi się tutaj jakby dostosować, tak, te prawa dzieci też muszą się dostosować do praw dorosłych. Dziecko musi się dostosować, tak pani powiedziała, ale co się z nim realnie dzieje, kiedy ono się dostosowuje do takich sytuacji? Jeżeli weźmiemy sobie małe dziecko, kilkuletnie, które doświadcza takich sytuacji, to co się z nim dzieje? No ja myślę, że mamy tutaj duże, szerokie badania już, prawda? Badania no już począwszy od Freuda nawet, prawda? Który obserwuje, że jakby rozwój, jeśli się ingeruje w taką rozbudzoną seksualnością, w rozwój psychiczny dziecka, tak, to dziecko doznaje pewnych strat. No, w tej chwili, w tej nowej psychologii się ucieka od tej narracji, ale to nie znaczy, że mamy do czynienia z innymi skutkami. Tak? Dzieci nadal przeżywają ten wczesny kontakt z taką nadmierną, wybujałą seksualnością, nadal przeżywają w taki sam sposób, tak? Czyli rodzi to jakieś drastyczne skutki w ich psychice, generalnie odbija się również w okresie dojrzewania i przechodzi w ich no, konsekwencje w dorosłości, w życiu dorosłym, prawda? Generalnie dzieci mają ten okres latencji, tak? Wtedy, kiedy hormony po prostu są wygaszone od wieku tam 4 lata, 5 lat, tak, aż do okresu dojrzewania i w tym czasie następuje największy rozwój intelektualny dziecka. Jeśli ta energia, która jest przeznaczona właśnie w biologiczny sposób na ten rozwój, tak, zostanie przekierowana w sferę seksualności, dziecko się zacznie koncentrować na tej sferze seksualności, zamiast na zdobywaniu umiejętności, tak, zamiast na wzrastaniu choćby właśnie w środowisku ludzi, którzy go akceptują takim, jakim jest, tak, on zaczyna startować w wyścigu szczurów o akceptację jako osoba seksualna na przykład, nie, to jest ten problem, który wskazała APA w swoich badaniach, amerykańskie stowarzyszenie psychologiczne, tak, które badało właśnie problemy związane z seksualizacją dzieci. Tak i pokazało, że dzieci nadmiernie rozseksualizowane, te badania pokazały, tak, one startując w tym wyścigu takim szczurów o tą seksualność, no tracą pewność siebie, tak, zaczynają wpadać w depresję i tak dalej, i tak dalej. Tak więc mamy pewne negatywne skutki takiego w tym okresie dojrzewania, no ale generalnie też patrzmy na rozwój dziecka, tak, który zostaje jakby no wypchnięty z tych takich właściwych torów i po prostu dzieci cierpią na tym i zarówno w sferze intelektualnej, tak, bo jeżeli no jednym z skutków tego, że dzieci zaczynają się koncentrować na seksualności jest to, że zaniedbują się w nauce, tak, że zaczynają mieć problemy z koncentracją na zajęciach, z pozyskiwaniem wiedzy i tak dalej. No oczywiście później są te straty też emocjonalne, bardzo głębokie, które przenoszą się często w życie dorosłe. Mamy osoby skrzywdzone, tak, czy osoby, które wcześniej zaczęły inicjacje seksualne, które przenoszą później te problemy w dorosłość, zarówno w sferze seksualnej, to się odbija, tak, jak i w sferze psychicznej, zaburzeń relacji między ludźmi, kontaktów, poczucia bezpieczeństwa, tak, wysoki odsetek depresji. To chciałem zapytać, ponieważ te środowiska, które promują taką wizję seksualności człowieka, no mówią wprost, że już niemowlaki mają potrzeby seksualne. Niemowlaki, dzieci z zerówki, dzieci z wczesnych klas szkoły podstawowej. Czy to jest prawda? Czy faktycznie już te potrzeby seksualne są takie, o których mówią te standardy. No dobrze by było się przyjrzeć właśnie, jeśli badamy naukowość tego rodzaju tez, dobrze by było jakby spenetrować środowiska, w których te postulaty naukowe jakby się pojawiają, tak? Ponieważ nie są to niczym, nie są to kwestie udowodnione jakimiś badaniami, wręcz przeciwnie, badania właśnie wskazują nam, tak, ten stadia rozwoju choćby Eriksona, tak, one nam wskazują właśnie na ten okres latencji i wyciszenia dzieci w sferze seksualnej. Małe dzieci nie biegną i się nie masturbują, tylko nawet ten program standardów WHO, on zakłada, że te kwestie będą w nich rozbudzane, tak. Jeśli mówimy o masturbacji dzieci, to bardzo często, oczywiście ona się zdarza u małych dzieci, ale bardzo często jest to związane z deficytami emocjonalnymi, jak się okazuje, tak? I takie również mamy badania. Natomiast właśnie przyglądając się temu środowisku, które lansuje te teorie, środowisku, no ja bym powiedziała pseudonaukowemu, co to są za ludzie, tak? Taką osobą, która jako pierwsza lansowała właśnie tą taką wczesną seksualność, tak? I rzekomo przeprowadziła badanie prenatalne, w którym już ona udowadniała, że tam w tym badaniu widać, jak dziecko doznaje wzwodu, tak? W organizmie matki już. No to była pani Mary Calderon, która, że tak powiem, no miała również incydenty lesbijskie. Całe jej życie to była też taka przechadzka między różnymi, że tak powiem, przygodami seksualnymi. Współpracowała, przez lata była dyrektorem organizacji właśnie Margaret Sanger, Planet Parenthood, taka największa proaborcyjna organizacja działająca w Stanach Zjednoczonych, tak, która również promowała właśnie tą wczesną seksualność dzieci, no bo to oczywiście leżało w interesie tego biznesu, który był tam rozwijany. To była osoba, która była związana z Instytutem Kinseya, Alfreda Kinseya. Alfred Kinsey z kolei, ten znany instytut, prawda, Alfreda Kinseya i te badania, które nam w tej chwili mają, które w latach 50. udowadniały, że no ta grupa, tak, znaczy, że ta przestrzeń tych zboczeń w społeczeństwie jest taka bardzo obszerna. No, Alfred Kinsey między innymi prowadził właśnie, udowadniał, że dzieci są seksualne w taki sposób, że wiemy, że na grupie 700 dzieci po prostu masturbował te dzieci, tak, na przykład przez 24 godziny na dobę, tak, od niemowląt po duże dzieci, i badał ilość orgazmów, które te dzieci osiągają, przy czym obserwacją tego orgazmu było to, że dzieci płakały, szlochały, krzyczały, prawda, dziewczynki małe krwawiły i drapały swoich, że tak powiem, no po prostu były to rzeczywiście gwałty i przemoc na dzieciach, a nie jakiekolwiek badania, prawda, wykonywane przez, no, środowisko pedofilne. Ci ludzie, którzy współpracowali z Alfredem Kinseyem, no to po prostu byli bardzo, bardzo zboczeni ludzie, i w tym pedofile również. Więc jeżeli zobaczymy właśnie, jakie osoby lansują w tej chwili idee, tak, no, ze środowiska Kinseya wywodził się właśnie Wilder Pomeroy. Wilder Pomeroy z kolei z Mary Calderon, tak, czyli tą panią, która dokonała tego sławetnego odkrycia, że o tej wczesnej seksualności dziecięcej, tak, to byli ludzie, którzy założyli organizację, która prowadziła pierwszą działalność właśnie w sferze edukacji seksualnej w Stanach Zjednoczonych. I wydali taką książeczkę, w której to książeczce na przykład mamy takie cytaty właśnie, że jeżeli dziecko współżyje ze zwierzęciem, jest to całkowicie normalne, powinno być akceptowane, to źli dorośli prześladują to dziecko tak, że ono ma jakieś tam wyrzuty sumienia i jest opresjonowany, tak? I tak nie powinno być, zmienimy tą rzeczywistość, prawda? I ci ludzie po prostu, ten sort, ta kategoria ludzi, ona po prostu zmienia tą rzeczywistość, tak? No, trudno uwierzyć, na przykład jednym z głównych redaktorów standardów WHO, o których w tej chwili jest tak głośno i o których, które tutaj zostały wywołane, no jest człowiek, który właśnie no również w tej chwili postuluje właśnie tą miękką pedofilię. Tak? Jest również inicjatorem badań, tak, rzekomych badań na temat właśnie tej wczesnej seksualności dzieci, tak, i dopuszczenia, stawia postulaty dopuszczenia właśnie związków dzieci z dorosłymi. W samym ONZ-cie, aczkolwiek mówię, że standardy WHO to nie jest tylko pedofilia. Oczywiście ten wątek tam jest, tak? One, zresztą na naszej stronie internetowej stop-seksualizacji.pl mamy wywiad z psychologiem, który pracował z dziećmi po przemocy seksualnej, i on tam zrobił całą analizę standardów pod kątem właśnie przygotowywania dziecka na ofiary pedofilii, tak? Czyli jak gdyby ten wątek pokazuje, w jaki sposób standardy robią takie otwarcie w dziecku, tak? Na tą możliwość zawierania takich relacji, tak? W jaki sposób właśnie to dziecko jest przygotowane. Tym niemniej generalnie, no mówię, chodzi o całkowicie zmianę koncepcji społecznej, tak? To koncepcji, przejście w taki wymiar materialistyczny i to rozbudzenie seksualności również w dzieciach ma tutaj taki właśnie taki fundament założycielski, tak, do tego, żeby w ogóle funkcjonować w innej rzeczywistości mentalnej, tak? Ono jest potrzebne, tak, właśnie w tym celu. Przygotowanie dzieci do bycia ofiarami przemocy seksualnej po prostu wiąże się z ogromnym cierpieniem w ich życiu. To już o tym powiedzieliśmy. To znaczy tak, ale też myślę, że nastolatki na przykład, którym edukacja seksualna ma pomóc, tak, nawiązać nowe relacje, one po prostu nie myślą o tym. One nie myślą o tym, jakie będą skutki, tak, ponieważ nie są osobami zdolnymi zanalizować przyszłość. Mózg człowieka rozwija się do 25 roku życia. Tak? Generalnie zakłada się, że taki racjonalny sposób myślenia no, osiągamy mniej więcej właśnie w tym wieku, tak? Czyli dopiero wtedy, kiedy ten mózg jest dojrzały, kiedy potrafimy przeanalizować, powiązać, tak, pewne kwestie w całość. No i po prostu nastolatki mają z tym problem, tak? A skutki są oczywiście ogromne takiej rewolucji seksualnej. Już mówię tutaj tego, że taka wizja właśnie tej wolnej seksualności, tego liberalizmu seksualnego jest sprzedawana, no to możemy ocenić właśnie po tych krajach zachodnich, w których generalnie ta rewolucja no już jest na tym najwyższym poziomie, tak? Gdzie wszystko nie ma granic i wszystko się dzieje, wszystko jest dopuszczalne. No i na przykład mamy Stany Zjednoczone, w których przemoc na dzieciach, przemoc seksualna jest na poziomie krajów afrykańskich, takich, bo nie we wszystkich afrykańskich krajach jest przemoc na dzieciach seksualna, jest w kilku i tam rzeczywiście osiąga takie po 30%, no i Stany Zjednoczone są w tej czołówce. Na przemocy seksualnej dokonywanej na dzieciach do 12 roku życia, przy czym się szacuje, że 10% tej przemocy, raportowanej przemocy, więc nie mówimy też o przemocy, która jest nieraportowana. 10% tej raportowanej przemocy to są zabójstwa, porwania dzieci, tak, dla celów seksualnych, więc jest to po prostu, to są straszne statystyki, to wyobraźmy sobie, że w naszym przedszkolu po prostu, gdzie jest grupa 30 tak, czy 20 dzieci, no po prostu dziesiątka prawie tych dzieci znika w pewnym momencie, to znaczy coś się z nimi złego, prawda, dzieje, gdzieś tam. No mówimy właśnie o tej takiej dużej skali przemocy, tak? Nie mówimy o drobnej. Jak jest w Polsce? No Polska w tej chwili jest takim, no mimo wszystko jeszcze krajem, który no absolutnie nie ma takich statystyk, tak? No my jesteśmy przy końcu, tak? Tej 300 takich badanych krajów pod tym kątem, no natomiast ale mówię, ta wizja przenika, no siłą rzeczy, internet, media, młody człowiek inaczej patrzy na seksualność dzisiaj. Znaczy my w tej chwili mamy powoli zaczyna nam się robić problem rzeczywiście z zaburzeniami tej tak zwanej tożsamości płciowej, tak? Tutaj młodzież zaczyna eksperymentować i psycholodzy mówią, że coraz więcej mają osób takich, które do nich trafiają, tak? No, z jakimiś po prostu obniżeniami nastroju, tak? Z depresją, z prośbą o pomoc. No jest oczywiście przemoc dzieci na dzieciach się powoli zaczyna to też być problem. Tak? On jest też w krajach zachodnich coraz bardziej raportowany, na przykład w Wielkiej Brytanii po przejściu edukacji seksualnej, tej genderowej, takiej bardzo hardkorowej, bo wcześniej były w tych krajach były prowadzone zajęcia edukacji seksualnej, ale od kilku lat mamy jakby do czynienia z nowym zjawiskiem i są takie bardzo spore skutki właśnie te negatywne tego zjawiska, między innymi to jest przemoc dzieci na dzieciach. To pytanie, wróćmy do Polski. Pojawia się pytanie, kto konkretnie promuje tą wizję, nie wiem, w szkołach? No bo jeśli chodzi o media, no to sprawa jest jasna. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, dotarcie, co to są za środowiska, które tą wizję próbują młodym ludziom sprzedać? No ja bym powiedziała, że to nie są nasze rodzime nawet tutaj środowiska. One są wykorzystane, znaczy tutaj te rodzime dopiero są tworzone jak gdyby takie bazy, tak, ludzi, którzy się angażują. Natomiast no, generalnie mamy do czynienia z działalnością organizacji zachodnich, tak, i z pieniędzmi, które płyną po prostu no, ze świata zachodniego, tak, po to, żeby nas tutaj przerabiać. No, mamy organizacje, że tak powiem, gejowskie, które tutaj sobie swobodnie działają i proaborcyjne, tak, właśnie ta słynna International Planned Parenthood i taka wielka organizacja dotowana dotychczas właśnie i przez rząd Stanów Zjednoczonych i tutaj przez Unię Europejską bardzo mocno. No ona nam tutaj jakby, no te organizacje próbują nam tutaj stworzyć bazę właśnie dla swoich działań, dostają na to spore środki. I ta fala idzie z zachodu i idzie bardzo, bardzo mocno różnymi drzwiami. No właśnie, ja bym tego nie nazywała falą, znaczy jest pewna fala, tak, ale tym niemniej jest to też pewna strategia, która jest po prostu stosowana w stosunku do takich krajów jak my. Ale jak się bronić? Czy w ogóle, czy my jako, nie wiem, rodzice, czy my jako społeczeństwo jesteśmy bezbronni? Czy musimy po prostu to wcześniej czy później zaakceptować, przyjąć, że tak właśnie będzie? Czy mamy jakieś środki, żeby się bronić? Znaczy ja nie zakładam w ogóle takiej możliwości, że jesteśmy bezbronni, tak? Jesteśmy odpowiedzialni, każdy z nas jest odpowiedzialny, każdy rodzic jest odpowiedzialny. Niezależnie od tego, jakie zło się dzieje na tym świecie, tak, to nie powinniśmy, przynajmniej jako chrześcijanie choćby, zgodzić się na taką sytuację, w której po prostu się poddajemy. Dlatego nigdy nie wiemy, gdzie jest koniec, prawda? Nikt nas nie zwolnił nigdy od walki i nawet jeżeli sytuacja wydaje się beznadziejna czy przegrana i siła wroga nie wiadomo jak wielka, no to po prostu naszą odpowiedzialnością jest cały czas podejmować wyzwanie i cały czas się jak gdyby przeciwstawiać no, złu, które ewidentnie się rozprzestrzenia i jest promowane. I ja dla zachęty powiem, że mimo wszystko w Stanach Zjednoczonych, w których się dzieje tyle zła, tak, które jakby są wylęgarnią tych strasznych rzeczy dziejących się po prostu na świecie, no mimo wszystko udało się, tak? Mamy ostatnie takie dwie dobre nowiny, prawda? Choćby w 2 Stanach została zabroniona aborcja. W Stanach Zjednoczonych, gdzie dokonuje się aborcji do 9 miesiąca życia, gdzie Hillary Clinton startowała właśnie z przesłaniem aborcji do samego końca, prawda? W tym kraju takiego, i oczywiście miała ogromne poparcie, w tym kraju takiego zła, no mamy już 2 stany, w którym aborcja jest całkowicie zakazana i kilka stanów, w których na przykład pornografia została ogłoszona zagrożeniem zdrowia publicznego, tak? I co się oczywiście wiąże z pewnymi sankcjami wobec no, tych środowisk, tak, które rozpowszechniają pornografię. A dla kontry powiem, że w Polsce mamy małopolską kurator oświaty, która no, medialnie została zlinczowana, kiedy pozwoliła sobie na recenzję tych standardów, o których rozmawiamy. No właśnie warto jakby jeszcze właśnie się dobrać do tych standardów, tak? Czyli właśnie dobrze by było, żeby jednak po pierwsze tutaj no, nasz Nasze Ministerstwo Edukacji, bo zauważmy, że ze strony Ministerstwa Edukacji po opublikowaniu tej takiej prowokacyjnej, prawda, tej prowokacji prezydenta Trzaskowskiego, no nie mamy w ogóle żadnej reakcji Ministerstwa Edukacji, prawda? To jest w ogóle kuriozalna sytuacja. Jest jakaś wypowiedź gdzieś tam dla mediów, taka pokątna, prawda, ale żadnego oficjalnego oświadczenia, żadnej wypowiedzi pani minister, żadnej obrony pani kurator, prawda, w stosunku do mediów. Jest jakaś taka dziwna, unikowa taktyka wypowiadania się w tej kwestii, no i to na pewno nie jest dobre. To nie jest... No troszkę szkoda, że po prostu tutaj doznajemy takiego zawodu, tak? Takiego ze strony no, naszego rządu, że jednak on tak słabo się zajmuje tymi sprawami. Czyli, taka jest nasza opinia też, nas jako organizacji. Czyli jednym ze środków, które mogą jakby przeciwstawić się tym, temu złu, które idzie z Zachodu, jest też wywieranie presji na rządzących, którzy przecież są konserwatystami. No właśnie to ciekawe jest, tak, bo presja jest zawsze. Polityczne presje zawsze są, tak, a jednak nie wszyscy zachowują się tak, nie wszyscy im ulegają. No i mimo wszystko troszkę szkoda, że nasz rząd, tym bardziej, że te presje nie są wywierane tak do końca w sposób jawny, tak, to są zakulisowe, takie działania zakulisowe, więc tym łatwiej byłoby się tutaj jakby wykręcić i tego nie ma. I to jest właśnie, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ta rzeczywistość została przehandlowana przez nasz rząd. No sądząc po działaniach na arenie międzynarodowej, gdzie no, podpisaliśmy kilka bardzo niedobrych deklaracji, między innymi deklaracje na rzecz działań na rzecz LGBT. Nie? Taka deklaracja została podpisana wraz z 28 państwami Unii Europejskiej, również przez nasz rząd. No to nie są dobre działania, tak? Przeciętny obywatel Polski się o tym nie dowiaduje. On nic o tym nie wie, jest utrzymywany w przekonaniu, że wszystko jest w porządku, że rząd nas broni. Tymczasem tej obrony po prostu nie ma i w sytuacjach właśnie takich, jak wynika z panią kurator, która no, w sumieniu rozsądziła, że jednak ta wypowiedź musi być, tak, ze środowiska, oficjalna wypowiedź ze środowiska jakiegoś no, urzędniczego, prawda, i tutaj się wypowiedziała, no jakby nie znalazła również poparcia we władzach. No jest to smutne. No, chciałabym, żeby ta sytuacja się zmieniła. Czyli jedną z konkluzji naszej rozmowy powinna być taka oto, że presja, jeszcze raz presja na rządzących, wywierana przez nas, rodziców, jeśli chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki nie stały się kiedyś ofiarami przemocy seksualnej i to takiej przemocy nie, która się zdarza, tylko takiej systemowej. Bardzo dziękuję. Magdalena Trojanowska z inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci była gościem EWTN Polska. Dziękuję bardzo.